Witam Państwa w kolejnym odcinku serii Historia Polski i Lechii, w którym zajmę się omówieniem roczników Długosza. Przy opracowaniu tego filmu korzystałem z roczników, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego. Pierwsze wydanie było w roku 1962, a ponowne wydanie było w roku 2009. Właśnie z tego wydania korzystałem, z e-booka. Natomiast w opisie filmu zamieściłem linki do pierwszych chyba ośmiu książek. Nie mogłem znaleźć pozostałych książek, przynajmniej w całości. Także jeżeli Państwo by chcieli samodzielnie zapoznać się z kroniką Długosza, to należałoby zakupić e-booka albo, albo papierową wersję tej kroniki. Sam, same roczniki są dosyć opasłe. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest zaledwie 1,11 całych roczników. Razem jest to około 4,500 stron do czytania, także trochę tego jest. Ale powiedz mi kilka słów na temat autora. Autor Jan Długosz urodzony w 1415 roku, zmarł w 1480 roku. Jeżeli chodzi o jego działalność, to w, samej, w samych rocznikach zostało napisane kilka słów na jego temat. Z wygnańca królewskiego w czasie sporu o obsadzenie biskupstwa krakowskiego stał się wychowawcą królewiczów. Ze stanowiska sekretarza w kancelarii biskupiej dotarł do godności elekta na arcybiskupstwo lwowskie. Był też kandydatem na arcybiskupstwo praskie. Pochodzący ze skromnej i licznym potomstwem obdarzonej rodziny szlacheckiej i zmiernych warunków materialnych, stał się później fundatorem burs, w wielu kościołów i klasztorów. Czyli Jan długoż pochodził z niskiej szlachty, i w ciągu swojego życia awansował na jedne z najwyższych stanowisk w państwie. Studiował również na Uniwersytecie Krakowskim, jednak nie, ten, zakończył swoją edukację nie uzyskując żadnego stopnia naukowego. Jeżeli chodzi o same roczniki, to długo już pisał je przez 25 lat, aż był odrywany od tego zadania z powodu różnych innych zajęć, takim jak w czasie wojny 13-letniej został włączony do czynnej służby dyplomatycznej wychowywał również dzieci króla Jagiellonczyka. Jednak to, że pisanie roczników zajęło mu 25 lat, tak naprawdę wyszło raczej na dobre samym rocznikom, ponieważ w tym czasie długo dużo podróżował po Europie, po Polsce również, zbierał różnego typu źródła historyczne i dzięki temu jego Kronika jest o wiele bardziej rozbudowana i, i swoją wiedzę mógł zweryfikować na podstawie y, źródeł pisanych nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Y, Długosz wielokrotnie u, uzupełnia swoje annales, czyli roczniki w czasie lat. Jeż, jeżeli doszedł do wniosku, że nowe informacje y, są wiarygodniejsze niż te, które wcześniej zapisał w rocznikach, to wówczas je zmieniał. Y, Jednocześnie często znajduje, nie znajduje własnego sądu, szkodzi szczerą gadatliwością zarówno idealom swego patrona, Kościołowi, polityce papieskiej, jak i możnowactwu i monarchii oligarchicznej. że jest bardzo krytyczny w swoich rocznikach praktycznie do wszystkich grup społecznych, do, do samych Polaków również, także to, to raczej dobrze o nim świadczy, że nie jest takim bezmyślnym piewcą wielkości czy dobroci. Powiedzmy z kościoła, czy powiedzmy papieństwa. Stara się być obiektywny jak najbardziej jest to możliwe w jego czasach, yy, opierając się oczywiście na tych źródłach, do których miał dostęp. Już na 68 stronie, tak jak mówiłem wcześniej, yy, długoż pokazuje yy, przykład swojego krytycznego, krytycznej oceny yy, ludzi, właściwie Polaków samych. Hmm. Bo jeśli różne narody oznaczają się rozmaitymi przymiotami, jak i wadami, to naród Polaków jest uważany za skłonniejszy do zazdrości i potwarzy niż do czego innego. Czy to powodem tego jest dziedzictwo po przodkach, czy położenie i klimat niełaskawy, czy tajemna siła gwiazd, czy chęć do równania przymiotom innym rodom, rodem i pochodzeniem. Ale umysły Polaków wychodzą za bardziej pochopne do występków płynących zawiści, niż do jakichkolwiek innych. To jest powodem, że niektórzy sądzą, jakoby Ham był ojcem Polaków i wszystkich Słowian, ponieważ on, z zbiod własnego ojca nowego, nowego, występek ten przekazał również potomstwu. Czyli jak widać, długo już potrafi być krytyczny nawet do własnego narodu, do Polaków. Z powodu najprawdopodobniej z powodu właśnie jego krytycznego podejścia nie tylko do Polaków, ale i do Kościoła w niektórych kwestiach, czasami nawet do monarchii. Jego roczniki bardzo długo nie mogły się doczekać papierowego wydania, a nawet zostały raz ocenzurowane przez Zygmunta III Wazę. Także moim zdaniem to jest raczej kolejny argument, który dobrze świadczy o samych rocznikach. W końcu jesteśmy tutaj po to, żeby się dowiedzieć prawdy na temat historii, a nie <grych> tak jak było to w kronicy Wielkopolskiej, słodzenia. Jakiejś grupie. Dalej idąc, Długoż ubolewa nad tym, że Polska nie doczekała się zbyt wielu opracowań historycznych na temat, jej, na temat jej dziejów. I tutaj ma swoje przemyślenia, dlaczego tak się stało. I Pisze, Polska miała rzadkich i nielicznych pisarzy swoich dziejów, skoro każdy z nich wobec powszechnej niechęci bał się obowiązku pisarskiego i narażenia się na zawiść i potwarz. Za drugą przyczynę mam to, że wielu niewielu pąków wyrosło świetnie i przerastają codzienną i pospolitą miarę umysły, a i tak nie doznałeś słusznej oceny. Za trzecią, za mało jest takie, którzy pałają pragnieniem wiedzy, nauki i cnoty, ale raczej zaszczytu, w zysku o, oraz rozkoszy. W tej kwestii nie do końca zgadzam się yy, z Długoszem, ponieważ yy, yy, jeżeli chodzi o... Źródła mówiące o przedchrześcijańskiej historii Polski, to na przykład w żywotach Cyryla i Metodego. Cyryl i Metody byli to chrześcijańscy duchowni, którzy chrystianowali nasze ziemie, znaczy ziemie słowiańskie jeszcze przed rokiem tysięcznym naszej ery. I w tych żywotach Cyryla i Metodego jest tam wzmianka, że po kościołach polskich pochowane są starosłowiańskie kroniki spisane językiem słowiańskim, czyli językiem rolniczym. Jednak w czasach długosza tych roczników, tych kronik już najprawdopodobniej nie było najprawdopodobniej z powodu wojen religijnych, o których między wierszami dowiadywaliśmy się w Kronice Wielkopolskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kadłubka i samą kronikę Wielkopolskiej, to one najprawdopodobniej jeszcze korzystały z tych źródeł słowiańskich. W końcu sam kadłubek czy kronika Wielkopolska nie byłaby w stanie Wszystkiego sobie w ten sposób wymyśli. Oczywiście na pewno tam są jakieś przekłamania dotyczące szczegółów niektórych wydarzeń, ale wątpię, żeby cała przedchrześcijańska historia była zmyślona przez Kadłubka czy Kronikę Wielkopolską. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli już by mieli przekłamywać, tak jak na przykład to robiła Kronika Wielkopolska, to raczej by. Yy, pisała wszystko na korzyść cesarza niemieckiego i kościoła katolickiego, więc w ogóle nie powinna nawet umieszczać przedchrześcijańskiej historii Polski w swojej kronice, prawda? A jednak to zrobili, także mm, najprawdopodobniej tak y w tamtych jeszcze czasach pamiętano o tym, że Polska nie zaczęła się od Historia Polski nie zaczęła się od chrystianizacji Polski, tylko mamy dużo głębsze korzenie. Następnie w kronice długoż y Wywodzi pochodzenie Polaków oraz właściwie wszystkich ludów w Europie od Jafeta. Twierdzi, że potomkowie Jafeta podzielili się na 17 języków, wymienia tutaj niektóre z nich. Umieszcza też samych Polaków w Europie, pisząc, że ocean północny, który, który on gdzieś na północy zwany był Marzą Sarmackim, jest na brzegach jako Sarmaci, czyli Polacy, kraje i miasta posiadali. Czyli Polaków umieszcza po prostu na południowym brzegu. Morza Bałtyckiego, obecnego wówczas jeszcze znane, nazywanego Oceanem Północnym, a wcześniej według niego nazywanym Morzem Sarmackim, bo według niego Polacy i Sarmaci to to samo. Pisze również, że ocean ten, czyli Morze Północne, ma na sobie bardzo wiele wysp, mianowicie Skandję, czyli jeszcze w czasach Długosza cała Skandynawia, bo Skandia to jest Skandynawia, czyli obecne Norwegia i Szwecja, były uważane za wyspę. Czyli jeżeli czytaliśmy w kronice kadłubka, że Pierwsze granice Polski obejmowały wyspy duńskie, to najprawdopodobniej również całą Skandynawię, bo ona była uważana wówczas za wyspę. Tak samo, jeżeli czytaliśmy w Kronice na temat krzywołustego, który podbił Danię, to najprawdopodobniej również wyspy duńskie, znaczy Skandia, wchodzi w zakres tych podbojów. Następnie pisze, że Jafet, prorodzic wszystkich Słowian, wyszedł ze stepu Senan, czyli z Mezopotami, przeszedł Azję Mniejszą, Dunaj, doszedł do Panonii, gdzie się osiedlił, a później. Kolonizował e, pobliskie Ziemię. Następnie przechodzimy do opowieści o bratach Lechu i Czechu, którzy wyszli z Panoni i zasiedlili nowe ziemie na północy. E, Długoż większą wagę przypisuje do opowiadania, w którym z Panoni wyszło tylko dwóch braci, czyli Lech i Czech. E, w swojej kronice podaje również tą drugą wersję, z której, w której z Panoni wyszli Lech, Czech i Rus, jednak on większą wagę przywiązuje do tej wersji, w której z panoni wyszło dwóch braci, Lech i Czech, natomiast Rus, yy, Rusowie, byli potomkami po prostu Le Lecha i dopiero oni założyli Ruś. Dwaj przeto synowie Jana, potomka Jafeta, Lech i Czech, którym poległy Darmacja, Syrymska, Sławonia, Chorwacja i Bośnia, pragnąć uniknąć tak obecnych, jak i przyszłych niesnask i niebe niebezpieczeństw na równe i zgodne życzenie i postanowienie, porzuciwszy pierwotną ojczyznę, zdecydowali się wyszukać nowe siedziby i zaludnić je. Wtedy resztę braci pozostawiwszy w Panonii, oni sami ze wszystkimi osadnikami i rodzinami oraz całym mieniem, które podległy ich władzy, wyruszyli ze Słowonii, Serbii, Chorwacji i Bośni. Według Dugosza, Czech jako młodszy prosił swojego brata Lecha o to, żeby mógł się osiedlić w Czechach i Morawach. Lech się na to zgodził, natomiast sam Lech poszedł dalej na północ. Dugosz wyznacza też pierwsze granice Polski i słowiańskiej. Według niego Polska hmm, zajmowała całe te tereny Słowiańszczyzny Zachodniej, z wyjątkiem Czech. Te tereny dalej na zachodzie, y, Serbowie, Słowianie Pułapscy i Pomorzanie, według niego to są Polacy, którzy y, kolonizowali te ziemie dalej y, na północ i na zachód. Jednak już nie nazywali się Polakami, tylko nazywali się od terenów, w jakiej osiedlali, czyli Pomorzanie, tam Odrzeg i tak dalej. Jednak według Długosza byli oni jednak, podlegli, płacili daninę Polakom, ponieważ to był jeden naród i mieli jednego władcę. Jednak nazwy samych plemion po prostu brali z pewnych cech ziem, na których się osiedlali. Wyznacza też południowe granice Słowiańszczyzny, które w zasadzie pokrywają się z tą mapą. Długoż też pisze, skąd wzięła się nazwa hmm, kraju Lechici. To według niego nazwa wzięła się od pierwszego osadziciela, czyli od Lecha. Kraj był nazywany Lechią, naród zaś Lechitami. Jednak z czasem y, nazwa ta zanikła, ponieważ Polacy osiedlili się na polach, w terenach nizinnych, gdzie było dużo pól i z czasem y, o, byli nazywani z tego powodu Polanami. Sam kraj zaczął być nazywany Polska. Jednak sąsiednie narody, przede wszystkim rusini, którzy w swoich roczniczkach chelpią się, że pochodzą z pokolenia księcia Lecha, czyli tą wiedzę na temat tego, że Rus nie, był, nie wyszedł razem z Czechem i Lechem z Panonii, wziął długoż z roczników Rosy ruskich. I Ru z tych roczników ruskich, czy kronik ruskich, długoż dowiedział się, że rusini uważają się za potomków dopiero Lecha. W każdym razie y, Rusini da, y, do dziś dnia nazywają Polaków i ich kraje Lechitami.